Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie burzowej, tym razem na piątek, 26 maja 2023 roku. Zapraszam serdecznie, no ale wcześniej standardowo zerkamy sobie co w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo też co na świecie, a na świecie troszeczkę się dzieje. Oczywiście niezawodny Red Teamer publikuje kolejne materiały ze swoich ostatnich obserwacji, tym razem fantastycznej wręcz superkomórki burzowej. Powiem Wam, że nocne superkomórki burzowe to jest coś wspaniałego, coś majestetycznego, coś pięknego, z drugiej strony coś strasznego, bo często takie superkomórki burzowe skrywają bardzo silne opady gradu, bardzo silne uderzenia wiatru, no i tornada. A nocne tornado to jest to, czego nie chcielibyśmy doświadczyć. Natomiast sam widok takiej komórki konwekcyjnej, komórki burzowej, superkomórki burzowej, widoczny w oddali i jeszcze tutaj oświetlany promieniami, to może złe słowo, tymi błyskami, to jest coś majestatycznego, coś fantastycznego. Cały film znajdziecie na stronie Red Teamer Extreme Meteorologist. To co ja mogę powiedzieć? Coś pięknego. Oczywiście my też łowiliśmy w dniu wczorajszym, czyli w czwartek, burzę. Byliście razem z nami na naszym kanale, na naszych relacjach. I tak, przede wszystkim dzięki za subskrypcję. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, a ten kanał Wam się podoba, to zapraszam do subskrypcji, do wybrania dzwoneczka. Dzięki temu możemy rozwijać ten kanał dalej. Kiedyś prosiłem o kawę, o tym podobne rzeczy, bla, bla, bla. Ale teraz wystarczy tak naprawdę tylko subskrypcja, like bądź komentarz. Naprawdę to wiele daje, to wiele pomaga. No i też tutaj prowadzimy, nie tylko publikujemy swoje zdjęcia, filmy, swoje filmy, ale też w zakładce na żywo znajdziecie nasze najnowsze relacje w bardzo dobrej jakości. Jedną z tych relacji jest relacja z dnia wczorajszego, kiedy udało nam się przechwycić świeżą komórkę konwekcyjną, która dosyć szybko zmieniła się w komórkę burzową, z bardzo ładnie zbudowanym i zbitym rdzeniem opadowym. Oczywiście z tego powstało bardzo dużo ciekawych zdjęć, które dzisiaj będą publikował. Fantastyczne doświadczenie. Cieszę się, że byliście z nami. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach, w kolejnych takich relacjach będzie nas zdecydowanie więcej. Komórka, którą obserwowaliśmy, była na północ od Ostrołęki, między Ostrołęką a Nowogrodem. Generalnie w dniu wczorajszym, czyli w czwartek, strefa zbieżności troszkę została na południu wypchnięta poza granicę Polski i wczorajsze prognozy pogody, no, mówiły, że tam też będą występowały burze, a nie występowały. No niestety tak się zdarzyło czasami, natomiast zupełnie inaczej było w Polsce północno-wschodniej tym razem, ponieważ tam burze się uruchomiły i były jak najbardziej, szczególnie w okolicach Ostrołęki. One charakteryzowały się dużą liczbą dużymi sumami opadowymi i no i cóż, no i taka jest prawda. Te sumy opadowe były całkiem duże, te burze bardzo wolno się przemieszczały i to było najgorszym zagrożeniem, stąd były wydane prognozy ostrzegające przed całą tą sytuacją. W tej chwili, w godzinach przedpołudniowych, piątek, brak burz. Praktycznie w całym kraju brak burz, drobne opady deszczu występują w Polsce południowej i w Polsce wschodniej, okolice na zachód od Brześcia. To jest mapa dynamiczna strony sieci obserwatorów burz, na którą Was bardzo mocno zapraszam. U góry znajdziecie link do strony. Warto się rozgościć z racji tego, bo tutaj możemy obserwować burze, które będą się pojawiały, oraz raporty, które wstawiają inni użytkownicy. Ja od tej pory częściej będę korzystał z tej mapy dynamicznej sieci obserwatorów burz, na którą też serdecznie zapraszam. Zapraszam też do zainstalowania sobie aplikacji nowcastingowej, która będzie ostrzegała przed burzami. Ja osobiście proponuję monitor burz, ponieważ jest to sprawdzona aplikacja i bardzo funkcjonalna, zespolona z siecią obserwatorów burz, więc prognozy z sieci obserwatorów burz pojawiają się w aplikacji Monitor Burz. My też tam jesteśmy, nasze prognozy też tam są. Aplikacje możecie pobrać na iOS-a oraz na Androida, więc jest full opcja. Jeśli chodzi jeszcze o wczorajszy dzień, no to mieliśmy również zdjęcia innych osób, mieliśmy zdjęcia na widok strefy burz z Lubelszczyzny, tylko pani Magdalena napisała, czy to był widok już za naszą wschodnią granicę, czy bardziej w kierunku północnym. Generalnie w dniu wczorajszym było całkiem spokojnie, więc takie łowy lubię. Ładne zdjęcia, ale całkiem spokojnie. W piątek zachmurzenie prawie całkowite województwo opolskie, województwo śląskie. Również większe zachmurzenie w Polsce południowej, południowo-wschodniej z racji tam występowała konwekcja, jeszcze w nocy występowały opady deszczu, ta konwekcja zanikła, ale zachmurzenie pozostało i ono przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Opady mimo wszystko, jak gdzieś są, to są praktycznie marginalne na pozostałym obszarze. Piękny poranek, piękny wschód słońca. No ale nad Polską występuje pył saharyjski w wyższych warstwach atmosfery, troposfery, stąd te wschody są i zachody są takie bardziej krwiste. Nad Polskę dociera wyż Wera i on powoduje, że burze praktycznie nie będą występować w rejonach Polski, prócz południowego wschodu, gdzie jeszcze mamy szczątki, pozostałości ciepłego powietrza, ciepłego, dosyć wilgotnego i chwiejnego powietrza. Tutaj przede wszystkim interesuje nas południowy wschód w dniu dzisiejszym i na niego będziemy zwracać uwagę. Tam zachmurzenie będzie dziś większe, będą występowały przelotne, ale słabe opady deszczu w godzinach przedpołudniowych, natomiast w godzinach popołudniowych uruchomi się konwekcja, która będzie dawała komórki konwekcyjne przynoszące punktowe opady deszczu, ale w województwie lubelskim oraz podkarpackim mogą pojawić się burze. I teraz scenariusze są dwa, bo chcieliście, żebym dokładnie omawiał sytuację burzową dla danych regionów. Scenariusze są dwa. Jeden jest taki, że burze pojawią się już na pograniczy województwa podkarpackiego oraz województwa lubelskiego i będą przemieszczały się w kierunku południowo-wschodnim. Aż sobie, wiecie, tak tutaj, o, zaznaczę, cyk, cyk. I one będą przemieszczały się w tym kierunku. Albo drugi wariant jest taki, że te burze uruchomią się na pograniczu polsko-ukraińskim i już będą się przemieszczały nad Ukrainę i cała śmietanka burzowa będzie tylko i wyłącznie nad Ukrainą. Jak będzie, zaraz sobie zobaczymy, ale zanim to nastąpi, ja zerkam w kolejne prognozy. Tylko sobie tak przesunę. Dobra. Tutaj mamy model Swiss 4x4, który pokazuje ten pierwszy wariant i te burze, które będą występowały, przede wszystkim, które zaczną występować od pogranicza województw i przemieszczać się będą przez województwo lubelskie oraz podkarpackie, następnie w kierunku Ukrainy. W godzinach wieczornych te burze powinny zaniknąć, a w godzinach nocnych powinno zaniknąć też opady deszczu. Natomiast na pozostałym obszarze piękna, słoneczna, wyżowa pogoda, choć już trochę chłodniej. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji będzie całkiem dużo, właśnie szczególnie w województwach podkarpackim oraz lubelskim i ta energia przyczyni się do uruchomienia się tej konwekcji lokalnie dosyć silnej, no i do tych burz, które będą występowały. No ale zobaczcie, to jest jeden z modeli, to jest model Swiss 4x4, tutaj mamy UM, który też czasami jest stosowany i też ludzie na niego zwracają uwagę. No i tutaj mamy o rozdzielczości 4 km na 5 dni do przodu. No i tutaj mamy właśnie bardziej te burze pojawiające się na pograniczu województw, przede wszystkim województwo podkarpackie, no i one będą wychodziły za Ukrainę. Ale już model o rozdzielczości 1,5 km pokazuje nam burzę tylko i wyłącznie na Ukrainie, a nie w Polsce. W Polsce już jedynie opady deszczu, więc tutaj jest tak, jak to się mówi, na dwoje babcia wróżyła. Moim zdaniem burze będą się pojawiały w województwie podkarpackim oraz na południu województwa lubelskiego. Te burze będą przynosiły silne, nawalne opady deszczu. Te sumy opadowe mogą być dosyć duże, bo burze znów bardzo wolno będą się przemieszczały w kierunku południowo-wschodnim. No i przede wszystkim województwo podkarpackie powinno tutaj na nie zwrócić swoją uwagę, bo mogą pojawić się lokalne podtopienia i zalania. A jak prognozy burzowe wydały inne serwisy, inne strony, posyłowcy burz nie wydali prognozy burzowej na ten dzień. IMGW wydało prognozy dla Polski południowo-wschodniej, tam przed burzami. powyżej 60% prawdopodobieństwo, województwo podkarpackie, południe województwa lubelskiego, część województwa świętokrzyskiego oraz część województwa małopolskiego. Natomiast ten obszar okalający niebieski to są słabe burze o prawdopodobieństwie poniżej 60%. W związku z powolnym przemieszczaniem się burz miejscami opady będą osiągać wartość 20 mm, lokalnie kumulując się do 30 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Lokalnie możliwe jest grad do 2 bądź 3 cm średnicy. A to ciekawe, powiem Wam szczerze, bo jeśli chodzi o ten grad, to nie zwróciłem na to uwagi, w sensie nie widziałem tego, że w prognozach, że mogą być takie warunki, ale zobaczymy. Pod koniec dnia bądź wieczorem burze zaczną słabnąć i tracić na swojej aktywności, więc południowy wschód tutaj w prognozie całkiem grubo, a noc z soboty na niedzielę z piątku na sobotę już bez burz, przepraszam. Sieć Obserwatorów Burz również wydała prognozę pogody, prognozę burzową dla południowo-wschodnich obszarów. Tutaj jeśli chodzi o ten zakres terenu, jest bardzo podobny do tego, co jest w IMGW. Natomiast tu mamy troszeczkę słabsze według sieci obserwatorów burz warunki do powstania burz i burze, jeżeli powstaną, będą rozproszone, krótkotrwałe i słabe, niosąc głównie punktowe, intensywne opady deszczu czy silny wiatr. Miejscami może też pojawić się niewielki grad. Więc mamy tutaj rozbieżność między tymi dwoma modelami. Ja jestem zdania, że burze w tym obszarze oczywiście pojawią się, bo też o tym mówiłem wcześniej. Natomiast przychylam się bardziej do prognozy sieci obserwatorów burz, gdzie przede wszystkim zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, a nie grad. I niesilny wiatr. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o prognozy. Dzięki raz jeszcze za subskrypcję. Widzimy się na kolejnych łowach i w kolejnych materiałach burzowych. Materiał burzowy, pewnie kolejny nasz materiał burzowy pojawi się dopiero za kilka dni, bo będziemy mieli pogodę wyżową i bez burz, natomiast prognozy codzienne będą codziennie. To jak z tym cumulonimbus. Kulomonimbus. Aha, dobra. Cześć.